Hej, cześć, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku na kanale Spali. I tak jak wspominałem jakiś czas temu, na do gierki wleciał właśnie nowy evencik, czyli Magi Market. No i co, mamy na mapie dostęp do nowego obszaru i nowe jakby zadania, nowe jakby możliwości zdobycia nowych rzeczy dekoracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Na początek oczywiście możemy tam się udać od razu, tam oczywiście w odpowiednich godzinach, ale możemy tam iść i sobie pozwiedzać, nawet jak nikogo nie ma, żadnych NPC-tów. Oczywiście razem z nowym marketem i tutaj z nowym obszarem dostajemy też questa, którego sobie odbieramy tutaj w mailach od Kenliego. I tutaj właśnie jest tam podekscytowany, że właśnie ma dla nas informację o tym, że właśnie jest ten Magi Market, który jest dostępny od godziny 6 wieczorem do godziny 3 rano. No i o to mniej więcej w tym chodzi, że musimy jakby, pierwszy quest nam mówi o tym, żebyśmy się tam po prostu udali właśnie w tych godzinach mniej więcej i tam sobie jakby pozwiedzali i porobili questy. Więc chodźmy zobaczyć tam właśnie w tym momencie do tego Magi Marketu. Akurat mamy godzinę 12 w nocy, więc jeszcze będzie otwarty przez jakiś czas. Także tutaj zaznaczmy sobie na mapie to miejsce. Nawet już mamy tutaj jakby teleport zaznaczony, więc sobie klikamy tutaj i za chwilę się tam udamy. No, także jak już jesteśmy w tym miejscu, to tutaj mamy właśnie już ładnie tutaj zrobione to przejście. Normalnie tutaj to tak nie wyglądało. Zostały tutaj dodane takie właśnie stoiska, tutaj jakieś skrzynki, no i ogólnie cały te banery i też tutaj to przejście. Więc jak sobie tutaj przejdziemy, to tutaj mamy właśnie Magi Market. Jak widzicie, tutaj mam też zadanie, nam się teraz wyświetla, takie jakby specjalnie związane właśnie z tym Magi Marketem. Za każdym razem jak tutaj przyjdziemy, to mamy tam chyba, nie wiem, z 4 czy ileś minut, żeby właśnie połapać tutaj te peciki takie. Musimy je tutaj sobie przynieść i za to dostajemy właśnie taką jakby walutę nową, właśnie związaną z tym Magi Marketem. I za tą walutę oczywiście możemy sobie kupić jakieś nowe dekoracje, które właśnie tutaj są w tym Magi Markecie. Także jeśli gramy i tutaj przyjdziemy, to warto to robić, bo to trwa chyba tam mniej więcej 4 czy 5 minut, także nie jest to jakieś długie. No i tak jak już mówiłem, na początku jak tutaj będziemy, to mamy questa, który właśnie też będzie polegał praktycznie na tym, żeby tu praktycznie z każdym NPC-tem pogadać też, więc warto go sobie zrobić. No i dzięki zrobieniu tego, jak po zrobieniu tego questa właśnie mamy też to zadanie tutaj, co teraz robię, więc jeśli tego questa nie zrobimy, to nie będziemy mogli łapać właśnie tutaj tych mobków, więc no trzeba je zrobić. Jak widzicie, aktualnie jest tutaj też dużo osób, więc ciężko też tutaj łapać te zwierzaki, bo cały czas to się łapie, a nie są to te zwierzaki jakby, jak widzicie, nie są te zwierzaki dzielone, że każdy ma swoje. Więc w zależności od tego, ile tych zwierzaków złapiemy, to tyle mamy też tych bilecików, nie? Więc warto tutaj przychodzić jakby na samym początku najlepiej, jak już jest ta godzina 6, żeby po prostu załapać się na to zadanie, nie? I ogólnie te bileciki możemy sobie tutaj właśnie wydać obok, czyli tutaj mamy Open Store i tutaj za te bileciki właśnie możemy kupić jakieś dekoracje w sumie. I w sumie tylko dekoracje, jakby tutaj nic więcej nie ma, mamy tylko dekoracje. Mamy tutaj też sklep obok, u którego możemy kupić sobie też dekoracje za normalną walutę. Też tutaj mamy różnego rodzaju jakieś przedmioty. Mamy też tutaj jakieś takie stoiska, które też możemy jakby sobie na kamera mode zrobić sobie zdjęcia. Mamy tutaj jakieś stoiska też z jakimś jedzonkiem.
Też tu możemy sobie właśnie kupić, z tym, żeby kupić wszystkie jedzonko, też jest zadanie. Także też tutaj ten trzeba na to patrzeć. Tutaj też mamy stoiska z jakimiś rzeczami, i też tutaj z jedzeniem jakimś innym. Też jest zadanie, żeby właśnie zrobić ten. Żeby kupić właśnie całe to jedzonko. Tu mamy z fajerwerkami, też chyba jest zadanie, żeby wszystkie fajerwerki kupić i żeby je tam użyć, czy ogólnie coś w tym stylu. Także no ogólnie jest tutaj no dużo grindu, nie? Jakby nie mówić, bo głównym celem jest właśnie łapanie tych zwierzaków. No a te zwierzaki są tylko raz na godzinę, nie? Czyli jak się ten market otwiera. Więc niestety, no, trzeba będzie dość często tutaj przychodzić, żeby właśnie to sobie zrobić, żeby cokolwiek tutaj jakby, żeby te biliciki sobie zarobić. Więc niestety, jeśli chcemy sobie właśnie kupić tutaj jakieś przedmioty tutaj w tym sklepie, no to musimy niestety grindować. A z tego co widzę, to będzie to niestety czasochłonne. Ja zrobiłem tylko chyba raz te bileciki, czy to zadanie z złapaniem tych zwierzaków. I zarobiłem pierwszy raz 150, teraz zarobiłem, jak widzieliście, 20. Więc no wszystko zależy od tego, w którym momencie przyjdziemy i jakie mamy szczęście właśnie do łapania tych zwierzaków. Bo wszystko zależy też od tego, ile jest tutaj osób. Biega też, więc im więcej graczy jest, tym mniej tych zwierzaków możemy złapać. Także zarobienie tych bilecików będzie dosyć trudne, jeśli mamy pecha. Także no niestety nie jest to łatwy event do wygrindowania. No i też no będzie troszeczkę czasochłonne, nie? Patrząc na to, ile tam te rzeczy kosztują. Jak widzieliście, pierwsza rzecz była za 500, potem ta cena, jak pamiętacie, już no troszeczkę jakby poziom się zwiększał, więc naprawdę dużo tych bilecików trzeba będzie, żeby wszystkie rzeczy tam kupić, więc też często trzeba będzie tutaj zaglądać i no na szczęście mamy miesiąc na to. No ale no wydaje mi się, że nie każdy będzie tym zainteresowany, nie? Takim grindem ostrym, bo nie dość, że musimy te bilety farmić, to jeszcze musimy farmić kasę, żeby tutaj kupić w tym drugim sklepie. Plus jeszcze to całe jedzenie, co tutaj mamy, bo jak sobie klikniemy tutaj na events, to mamy tutaj zakładkę i tu mamy właśnie, żeby na przykład kupić 7 tych rzeczy z marketu, tych jedzonek. Tutaj mamy 11, żeby kupić tych jedzonek. Tutaj dalej też mamy jakieś te, żeby złapać 15 tych czapas w jednej gierce, tutaj 20. Także no aj ciężko, nie? Ciężko, czy tu jeszcze w party musimy być i musimy 60 razem złapać. Potem mamy 150 i 300 w party będąc. Także no tutaj też jakieś związane z party rzeczy. Tutaj dalej też jakieś tutaj z fajerwerkami, tutaj 1000 tiketów, tutaj 70 party, Capture Chase, no to już było. Także, no i tutaj jeszcze mamy te fajerwerki, nie? Dalej. Także no jest to kurde ciężkie, nie? Jest to ciężkie, zapowiada się strasznie. Teraz już wiem, dlaczego ten quest trwa miesiąc, nie? Bo jakby trwał tylko tydzień albo dwa, to kurde, niektórzy mieliby naprawdę problem z wygrindowaniem tego wszystkiego, nie? A miesiąc to jeszcze jest do zrobienia dla jakiegoś takiego bardziej casualowego gracza. Także no, oprócz w sumie questów tutaj i tego jakby grindu, na razie nic nie ma. Nic więcej tutaj nie znalazłem, żeby jeszcze coś było. Także oprócz właśnie tego questa, co mamy na początku i jakichś tutaj sklepików, to w sumie jest wszystko, nie? Jeśli chodzi o ten Magi Market. Więc jeśli ewentualnie kupimy już wszystko z tego marketu, to w zasadzie nie mamy już więcej nic do roboty, nie? Jeśli kupimy te wszystkie dekoracje i te całe jedzonko, co tutaj jest, to w sumie ten Magi Market robi się troszeczkę useless.
Także no, zobaczymy, jakie następne eventy będą, ale ten event jak na razie jest taki mech trochę dla mnie, nie? Taki troszeczkę mech. Także zobaczymy. Oczywiście tam sobie pofarmię trochę, jak będę chciał, jak będę miał czas, jak będę miał chęci, to tutaj będę wpadał i sobie to farmił, te zwierzaki. Ale jakoś też nie będę się na tym specjalnie skupiał. Nie będę tutaj jakby marnował czasu, nie będę tutaj siedział 24 na 7, żeby to sobie wyfarmić. No ale tak mniej więcej wygląda Magic Market. Czy wam się to podoba, czy nie? Piszcie śmiało w komentarzach. Jakieś wasze opinie, jakieś wasze spostrzeżenia na temat tego eventu. Oprócz oczywiście tego Magic Marketu zostało jeszcze tam wprowadzone jakieś parę zmian odnośnie na przykład cen niektórych rzeczy. O ile dobrze pamiętam, to chyba pomidorki trochę straciły na wartości, ale za to chyba zwiększyli cenę tam niektórych przedmiotów z polowań, nie? Tych sernuków, tych jelonków. Także tam się troszeczkę ceny pozmieniały. Oczywiście tam jeszcze jakieś inne zmiany, ale to już tam mniejsza o to. Także no, tak mniej więcej wygląda ten event. Także no, jak już mówiłem, jeśli macie jakieś pytania, spostrzeżenia, sugestie, bądź też coś, co wam się nie podoba, no to piszcie śmiało w komentarzach. No i co? To było na tyle, także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do następnego odcinka. Nara!